Kościerska Straż Pożarna, podobnie jak i wszystkie jednostki PSP w Polsce, otrzymały tabletki z jodkiem potasu. Taką informację przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akcja związana jest z doniesieniami o walkach w okolicy Zaporskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie. W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporskiej Elektrowni Atomowej w ubiegłym tygodniu do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu. Jest to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Taki komunikat wydało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z informacji uzyskanych od komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kościerzynie starszego brygadiera Tomasza Klinkosza wynika, że tabletki dostarczono już tydzień temu, a teraz zostaną one przekazane do wszystkich gmin powiatu kościerskiego. Czy istnieje zatem realne zagrożenie? Ministerstwo zapewnia, że nie. W chwili obecnej takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki oraz że tabletek z jodem wystarczy dla wszystkich obywateli Polski. Jodek potasu stanowi ochronę przed skutkami napromieniowania powstałymi na skutek katastrof nuklearnych lub uszkodzeń reaktorów jądrowych. W przypadku skażenia powietrza jod wychwytywany jest przez tarczycę, co zabezpiecza ten organ przed napromieniowaniem. Tak, do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie dotarła przesyłka zawierająca tabletki, które zostały umieszczone u nas w magazynie i na polecenie, które otrzymam, zostaną wydane urzędom gmin powiatu kościerskiego. Jaka ilość jest tych tabletek? Ilość odpowiednia dla każdej z gmin.